Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku. Słuchajcie, tak zaczynam. Właśnie przed chwilą skoczyłem z mojej wieży. I tu od razu cholera mam. Orków, kurwa. Ale wiecie co, na pewno będziemy w Urpiora. Może kogoś ciekawego się tu znajdzie. O kurwa. Słuchajcie, wszyscy zieloni, których tam właśnie widzicie, to są takie orkowie, którzy mogą nam dać jakieś wskazówki dotyczące naszego celu. No ale dobra. Chowaj się, kurwa. Ale on jest głupi, ten. Co, może coś... Jest! Coś dziwieni, kurwa, nie? Szukają. Dobra, jeszcze jednego możemy ściągnąć. Tak jest. O kurwa. Kogo byśmy się tu chcieli coś dowiedzieć? Dobra, to najpierw może tego weźmiemy. Albo chuj. Strach przed gulami. Strach przed muchami z Morgai. Strach przed graugami. No więc kurwa nic ciekawego. Tak powiem. O, Mosfell Mrok. Kolejny. Dobra, czy coś o nim wiemy więcej? Aha. Ja pierdolę. Słuchajcie, czy to wam się nie podoba? To jest po prostu mega zajebiste, wiecie? To jest naprawdę mega zajebiste. A słuchajcie, my musimy iść tędy. Dobra. Tutaj pan widziałem. Łotrów. Musimy ich ominąć. Dobrze, dobrze. Powoli. Spokojnie. Dla sobie. O! Skakuj, kurwa! Nie możesz? No co ty gadasz? No nie może. Ale może sobie za to zerwiemy. Kwiatek lotosu. Fajkowe ziele. No dobra. Aha, my tu musimy iść, tak? Dobra. O kurwa. Odblokuj umiejętność. Co my tutaj mamy, słuchajcie? Strażnik i upiór. Egzekucja. Gdy naładujesz serię ciosów, naciśnij F. Riposta, kontruderzenie, zabójczy zeskok. A, więc od razu giną. Upiór, elfia zwinność, detonacja. No, tam wtedy tam taka okazja właśnie była. Gdybyśmy mieli tą strzałę, to byłoby mega zajebiście, ale niestety, kurwa. Chuj, nie mamy.
No dobra, tą egzekucję sobie zrobimy. Atrybuty. Atrybutów na razie nie mam żadnych. Postępów też nie. Może teraz zajmiemy się runami. Miecz. Płomień Anora. 20% szansy na podpalenie przeciwnika. To jest nawet ciekawe. Techniki bojów zadają kapitanowi dodatkowe obrażenia. Pewnie nieduże. Nadciągająca burza zapewnia dostęp do legendarnej mocy burzy Urfaela. I Elfia Gracja. Wiecie co? Może tą burzę, tylko kurwa nie wiem co na tej robi. To jest chyba najciekawsze. To czy to? Dobra, damy sobie to. Teraz łuk. A to co to jest? Dobra, i tutaj. Co my tu mamy? Łowca orków. Niewrażliwość na trucizny. Zabójstwo z ukrycia. No i chuj, to wystarczy. Dobra. Yeah, pierdole. To jest już. Dobra. Tutaj nikogo nie ma. Po prostu musimy go ominąć. Wiecie? Tak będzie chyba najlepiej. Czarny trakt. Czy ktoś tutaj się pojawi? Nie. Ktoś sobie chodzi. Więc jakiś kurwa dziwny. Klawisze mi się mylą. Tutaj jacyś idą. No. Ile tu ich jest? Jest kurwa! To jest to! Tutaj nic nie zobaczymy. Zobaczymy tego. Czarna brama, tu znajduje się cel. O proszę. Własnego Karagorga. Nie no, to chodzi o te... Te kurwa ino finishery są po prostu zajebiste, co nie? Kto tu kurwa myśli takie zajebiste? Ale dobra, słuchajcie, sprawdźmy sobie mapę. Mapa. Armia Saurona. Gdzie jest ten idiota? Mapa. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu. A co to jest? Tam coś jest? No dobra, idziemy zobaczyć. Ja pierdolę! Ino chyżo, ino prędko. Coś tutaj jest. Tak, tylko sobie słuchajcie, sprawdzimy. Krug.
10. No to już kurwa jest troszeczkę. Think he's working with someone? Źle to zrobi. Okay. Someone's killed him. Walki są tępe jak wół. Ale dobra. Crossed the river last week, and it was almost black. Jeszcze jest trzech, tak? Looks so much better on the top. Jeszcze jest trzech. Musimy coś zrobić. No, ni chuj nic nie widzę. Menfolk, ghouls, wraiths, and even the Gravewalker himself will be crushed into dust under the feet of the Uruk. Dobra, co tu możemy teraz zrobić? O, tutaj mój biegnie. My musimy się tam przedostać, okej. Kogoś tam chyba dopadły. Co to jest? Mitrylowe ostrze? A chcę to. O kurwa! Tego też. Co 10 niby, tak? Kurwa mać. Ach, kurde! Ja to lubię. No idź, idź, idź. Kto tu jeszcze jest? Te 40. No niby dużo. Chodź tu kurwa, chujwie. Dużo czy to mało. To jest po prostu piękne, nie? To jest po prostu, słuchajcie, piękne. To, co się tu dzieje, to jest... Never lose.
Aha! Kurwa, kill it, man! Bitch! Dobrze. Pięknie, kurwa. To jest po prostu boskie. To jest naprawdę boskie. No dobra. Mam nadzieję, że 10 chyba, tak powiem, spacyfikowałem. Porażką? A to, że ja niby kurde wszystkich mam, tak? Fuck. O mnie teraz w kurwini. Czy coś tu jest ciekawego? No, spójrz na ten może. Co my tu możemy sobie wziąć? Zabójczy zeskok. Detonacja. To weźmiemy normalnie, nie? Jeszcze nie mamy tyle pieniędzy. Dobra. Kurde, nie wiem. Nie wiem tylko, coś tu się pokazuje. A ja nie wiem, co tu jest. No dobra. Spójrzmy może na mapę. My musimy iść tu. A dobra, to już wiemy, co to jest. No wiemy, co to jest, ale wiecie co? Najpierw bym może... Nowa. Dosią niedaleko. Znajdź swój cel. No F. Duszy i nic. Gdzie on jest? To jest ten? Nie, no to jest ten dziesiątka, to nie on, tylko... Ból odpada. Więc po prostu zmiażdży. O! Jest! No i dobra, to lecimy, nie? Do niego. Powolutku. Spokojniutko. Co tu jest ciekawego? Coś jest. Co to jest? Tego nie wie nikt. I tutaj jest nasz cel. Widzicie, gdzie on jest, nie? Czy kogoś my tutaj mamy? Nie, tylko tu jest on. On sam. Kurwa, co ja robię? Dobra. Może jakbyśmy go tak kurwa strzałą pierdolnęli. Przylecą jego ziomki, czy nie? Skończyło tak, że nam cholera ucieknie. Hmm.
You maggot! Sauron has returned to crush all you maggots under his army. Us! Pierdolisz tam. Jesteś mój! Tak jest, kurwa. Gimbal. To nowe informacje. Ranią go ataki z dystansu. O! O techniki bojowe, mocne strony, nienawidzi. Poparzeń. O proszę, atak z doskoku. O proszę. No dobrze. Dobrze. Yes! Poszedł w pizdu. Kurwa, jakie to jest... Nie, no to jest po prostu magia, nie? Czego tu idą kolejni? A corpse, and it's one of us! O kurwa. It's the talk. Ale kurwa, pięknie to wyszło. Aj, kurwa. Gin, kurwa, siło nieczysta. Bardzo kurwa dobrze. Dobrze jest. To może tego, co? Zobaczmy. Kurwa, ale tego my już widzieliśmy. To może kurwa tego. Chuj, tego też widzieliśmy. To nowe informacje. Okej. Okay. Z ukrycia. Wiecie co, takie informacje są naprawdę zajebiste, w ogóle ta cała... Sorry, mistrzu. Ach, Boże. Czemu to jest takie piękne, co? Naprawdę, ta gra po prostu... No, mnie powala, nie? Kurwa, co? Chuja znikł, czy co? Może u góry jest? A to całkiem możliwe, no właśnie. No niestety. Dobra. Lewy CT, no to dłużej, co? No i chuj, nic. No pewnie dlatego, że mam pełno. Dobra, słuchajcie. Może jeszcze pójdziemy do tej wieży. Widzicie? Do tej wieży pójdziemy. Zobaczymy, jak to wszystko ładnie wygląda. O, właśnie.
przekujmy. I kolejną, że tak powiem. These towers reach from yesterday to tomorrow. I live on in these stones. Okej. Okay. Escape. Wiem, słuchajcie, że to takie chaos jest niesamowity. Na razie w mojej grze, ale no, że tak powiem, są to moje pierwsze minuty w tej grze. I tak naprawdę sam jestem ciekawy, jak to w ogóle będzie mi wychodziło. Sami widzicie, miałem grać tylko i wyłącznie pokazywać misję fabularną. Okazuje się, że tyle jest tego wszystkiego fajnego, że chciałoby się pokazać dosłownie wszystko. Nie zawsze można. Nie zawsze można. Ale dobra, słuchajcie, na pewno następny odcinek już będzie, zapowiem, z misją główną, fabularną. Tutaj nie chcę ani zanudzać, ani przynudzać. Ale naprawdę gra jest mega wciągająca, mega fajna. No i tyle, słuchajcie. Chyba niecałe pół godziny za nami. A tu tylko jeszcze się postaram. O Jezus Maria. Bo coś tutaj jest, tylko kurwa nie wiem co. Co tu jest? O, tu jest jakiś kolejny przygód. Poziom szósty. Kurwa. Czy coś tutaj lub ktoś jest? A, tu są jakieś kurwa ziółka. O, właśnie, co to jest? Nagroda. Runy, słuchajcie. Runy. To są runy. Tak? Artefakty. Infield chłopcy. Na co tu chodzi? Dobra, nieważne. Uzbrojenia i runy. Mamy kolejną runę, jakąś fajną, ciekawą. Włóku. Jaką to mamy? Odzyskanie 30 punktów skupienia przy zabiciu wroga strzałem w głowę. To tam nic ciekawego, ale... Dobra. Ulepszenia. Spacja. Atrybuty. O kurwa. Zwiększa żywotność. To na pewno. Na pierwszym miejscu. Większe skupienie. 20. Uzbrojenie. Miejsce na dodatkową, runę na dodatkową, dodatkową. My sobie odblokujemy. Słuchajcie, żywotność. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych, słuchajcie, rzeczy. Dobra. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. These are Ithildan, Star Moon, forged of Mithril. They hold memories of the ancient past. The knowledge within may be fair. Kolejne ulepszenia! Jakie znów ulepszenia? Kurwa. Tyle tych ulepszeń tutaj jest, że... Nie no, żadnych nie ma ulepszeń. Co on pierdzieli. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. W pierwszym naszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Mam nadzieję, że wszystko ładnie tutaj... pokazałem. Możliwości tej gry. Ja jestem, że tak powiem, oczarowany tą grą. I liczę na drugą część, że będzie równie dobra, jak nie lepsza. Choć co, czy lepsza, to chyba raczej nie. Rzadko się zdarza, żeby część kolejna była lepsza od części pierwszej, ale całkiem możliwe. Pozdrawiam was serdecznie, do następnego.